Cześć, witam na moim kanale Kosmonautów i Kosmonautki. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grupy na Telegramie. Link do grupy znajdziesz na Twitterze w moim profilu. Dzisiaj newsy z kosmos Ekosystemu. Dłuższe newsy, wiele ciekawych, także zapraszam obejrzeć od deski do deski. Zanim zaczniemy, to kilka spraw takich organizacyjnych na szybko robię sobie przerwę na trzy dni. Muszę się słuchajcie, zresetować, naładować baterie, żeby potem ruszyć znowu z kopyta z tym wszystkim. Także przez 3 dni nie będzie nic publikowane. 9 będzie pierwszy materiał ponownie to będzie losowanie nagród. A propos nagród Trzy konkursy, które trwają. Dwa konkursy, które jeszcze można brać udział, właśnie pierwszy, który się w najbliższym terminie rozstrzygnie. Dwa, dwie nagrody po 50 dolarów w stablecoinach są. Kolejny konkurs, który będzie 1 czerwca rozstrzygnięty, komentujecie moje wszystkie filmy i ym, będzie bardzo fajna nagroda. Ja wam w maju ujawnię, jaka to będzie nagroda, myślę, że będzie warto, także będziecie na pewno zadowoleni. No i trzeci konkurs, który jest zamknięty w tej chwili. Bryerze w nim udział aż 500 osób. Tam mamy zabawę z portfelami. Będziemy się przyglądać, jak nasze portfele z kosmos ekosystemu się prezentują. I tam rozstrzygnięcie będzie 1 sierpnia, czyli co dwa miesiące, jakieś losowania u mnie są. Czy, czy też konkursy, no i będzie jedna nagroda, słuchajcie, niespodzianka. Ci co oglądają od deski do deski, to gdzieś im tam coś zaświta w głowie i to będzie, słuchajcie, pomocne. Będzie taki konkurs niespodzianka, no zobaczycie, też będzie fajna zabawa. Dobra, to to jest kwestia konkursowa i z tą pauzą. No i jeszcze odnośnie grupy na Telegramie. Bardzo fajnie, moim zdaniem, funkcjonuje grupa na Telegramie, jest super ekipa też musicie dużą dozą, słuchajcie, cierpliwości, ci, co już działają dłużej w kosmos ekosystemie się wykazać, no bo są młode osoby, które zaczynają, wcielają się, wdrażają się, pewnie mają pytania dla nas banalne, ale no chcą je zadać, żeby sobie rozwikłać pewne wątpliwości, które mają. A dla nowych też taka prośba, no jeżeli nie znajdziecie faktycznie gdzieś jakiejś informacji, no to wiadomo, że grupa na Telegramie do tego służy, żeby rozwiać swoje wątpliwości. Wiem, że wiele osób też mówi: Zrób Discorda, zrób to, zrób tamto wszystko, moi drodzy, po kolei, po malutku. Na razie Telegram jest na próbę. Do końca miesiąca planuję po prostu w ten sposób funkcjonować. Na koniec miesiąca takie są plany, żeby poprosić dwie osoby, żeby wcieliły się w rolę administratorów, takie z większym troszeczkę doświadczeniem, no, żeby tam też pilnować pewnych rzeczy, no bo ja 24 godziny na dobę nie siedzę. To będzie jedna rzecz. W międzyczasie wyłonią się ciekawe pomysły, na pewno na samym telegramie. Także ja sobie spokojnie tam śledzę te wszystkie opinie Wasze i gdzieś notuję, będziemy jakiś konsensus pewnie jakiś znajdziemy. Więc pod koniec tego miesiąca dwóch administratorów będę prosił kogoś ewentualnie, żeby pomógł tutaj w prowadzeniu tej grupy. Natomiast na początku czerwca chcę ruszyć z taką tablicą ogłoszeń, też jaki drugi kanał na Telegramie, gdzie będzie tylko tablica ogłoszeń. Tam też będę prosił pewnie jakichś dwóch już bardziej doświadczonych administratorów. Myślę, że to jakoś ogarniemy, żeby umieszczać jeden lub dwa posty dziennie, w których będzie informacja z kosmos ekosystemu i tam już będzie, że tak powiem, konkrety, czyli konkretny projekt i pewnie konkretne pytania odnośnie tego projektu. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajna platforma, taka yy, równolegle działająca do właśnie tej grupy na Telegramie, gdzie już tak yy, rozmawiamy o wszystkim. To będzie chyba dobry sposób a Discord, słuchajcie, też będzie gdzieś tam w kolejnych planach. Nie mogę wszystkiego na raz robić, bo wtedy, pamiętajcie, łapiesz wiele srok na ogon, nic z tego nie wyjdzie wtedy. Wszystko na spokojnie. Dobra, kosmos, yy, 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 newsy, jedziemy z tematem w takim układzie, po kolei, co tam się dzieje. Pierwsza, słuchajcie, sprawa, Osmos, i zon tutaj updating nam zrobił, kilka informacji oczywiście wrzucił. Będziemy mieli, moi drodzy, superfluid staking, do kolejnych par to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że mieliśmy na początku tylko Atoms Osmo, a tutaj pojawiają się kolejne, kolejne słuchajcie pary Stars Osmo, Secret Necklace z Osmo i Cross, tego co widzę z Osmo. Także to jest fajna wiadomość. Tokeny listowane ostatnio, na, jako dodane do Osmozis to był Hope, i Serberus, to wiecie, mieliśmy, mieliśmy, moi drodzy, tutaj Airdropa. I yy, yy, tu mieliśmy jeszcze Switchello Laps, czyli mamy te trzy tokeny dodane. Upcoming, czyli wkrótce, które się pojawią na Osmozis, to jest token Atollo. Ta sieć już jest dostępna, można było gdzieś te tokeny nabyć na innej platformie, ale będzie dostępne na Osmozis. Evmos, to jest to, na co czekaliśmy. Jak tutaj ruszy nam na Evmosie yy, możliwość kupienia czy sprzedania, to będzie bardzo duża rzecz moim zdaniem na Osmosis, no i w FedChai to jest też bardzo fajna platforma, ja tutaj też będę się temu pewnie przyglądał, jak już będzie możliwość zakupu na platformie Osmozis, jak się będzie zachowywał ten token, no i Injective Protocol, to jest też mocna pozycja, moi drodzy, bo tutaj też, gdzie wiele, wiele się dzieje. Airdrop oczywiście był od Fmos, airdrop od Cerberus, to tutaj mieliśmy, o Fmosie jeszcze Wam tutaj wspomnę w kolejnym Twitterze, bo Mamy ciekawe informacje, co tam się będzie działo, no i co tutaj mamy jeszcze? Injective Pulse, no to tutaj, wiadomo, są pule płynności z iPooch, czyli z, gdzie wydobywają się dwa tokeny nam równolegle. Przechodzimy dalej do kolejnej wiadomości. Mam dla Was nową rzecz, moi drodzy. Jest taki projekt, który się nazywa Agora Metaverse. I teraz wiecie, że czasami warto się przyglądać pewnym projektom na wczesnym etapie. My nigdy nie wiemy, co się wydarzy za pół roku, tak? Natomiast być może to jakiś strzał będzie taki lepszy. I wtedy my działając na wczesnym etapie mamy szansę po prostu więcej zyskać. Czy tak będzie w przypadku tego projektu Agora Metaverse? Ja tego nie wiem. Ja wam tylko daję jakieś, zawsze w takich moich filmach, to są kierunek, pokazuję wam, a wy już sobie śledzicie projekty. I co to jest ten Agora Metaverse? No to, to jest agregacja róż, różnych metaversów. I dlaczego na tym projekcie się skupiłem? Bo tutaj ma być również token Juno zaangażowany. Trzeba cała platforma i wszystkie te, Związane z, z, z tokenem Juno, czyli Juno Agora Metaverse for Juno Token Holders, gdzie będą gry Play to Earn, gdzie będzie NFT, gdzie będą jakieś galerie i wiele, wiele więcej. Czyli projekt Juno będzie tutaj powiązany z tym. Oprócz tego my mamy Binance Smart Chaina, no i kolejne również będą dodawane. Tutaj jest jakaś tokenomia, oczywiście tych tokenów jest sporo, więc oni się nastawiają na szerszą publikę, myślę tutaj. I tak jak widzicie, awa label UNO and BSC. No i tak jak mówiłem to jest bardzo wczesna faza. Zobaczcie, tutaj Robtem dopiero ruszyli z Twitterem, Telegramem, Discordem, czyli zachęcanie, marketing i tak dalej. Trzecia faza, listowanie gdzieś na, na, na różnych platformach będzie I protokol jakiś. I tutaj dopiero zobaczcie trzecia to jest beta, wersja beta NFT demo Play to R on Juno, czyli mamy dopiero w trzecim kwartale, a w czwartym kwartale ma być BSC, także to jest dopiero, moi drodzy, wczesny etap. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, po prostu śledzić sobie ten projekt, być może coś z tego będzie. Ja tutaj żadnej gwarancji oczywiście nie daję, ale daję Wam takie informacje, że coś tu się dzieje. Kolejna sprawa to to, co mówiłem, superfluid staking. To jest moim zdaniem zachęcające, bo wiecie, że ten nasz token e, STARS, bo to chodzi o STARS, w parze do e, tworzenia puli płynności superfluid, no to ten Stars nam troszeczkę zjechał, ale ta pula płynności dedykowana tego typu właśnie być może tam troszeczkę zachęci osoby, żeby działały na Osmozis i sam token Stars może też dzięki temu gdzieś tam po drodze się będzie rozwijał. Oczywiście najbardziej liczymy na ruszenie marketu, ale daję wam informację, bo niektórzy też posiadają ten token Stars, więc można sobie utworzyć taką pulę, jak gdyby specjalną. To jest kolejny news. Jedziemy z następnym. Ci, co śledzą Esunę, to tutaj słuchajcie, z Esuną też jest ciekawe rozwiązanie kolejne. Mieliśmy tutaj informację, że oczywiście dla tych, kto się będzie łapał, to Juno, 0.2 Rety, 150 tysięcy i 250 i więcej Starsów, ale oni będą mieli takie karty. Te karty mają odpowiednie szczęście, czyli my możemy wylosować jakąś kartę rzadszą lub taką bardziej popularną, i to zależy od naszego szczęścia, i tutaj, żeby zachęcić niektórych do pól płynności odpowiednich, to jeżeli będziemy posiadać takie pule płynności do odpowiednich tokenów, to nasze szczęście będzie wzrastało. I tak jak widzicie z tokenem ciłała z Netom i z juno, każda z tych platform daje nam plus 5% bonusu do tego, żeby losować odpowiednią kartę, czyli mając tę pulę płynności, to mamy aż 20% szans większego bonusu na wylosowanie jakiejś odpowiedniej karty. To dla tych, co będą tutaj zwracali uwagę na ten projekt, taka informacja, że są takie możliwości na tej platformie, czyli w jakaś, w jakiś sposób zachęty. No i sama Esuna jeszcze tutaj nam troszkę informacji o tym airdropie da, daje. Przede wszystkim to, co nas interesuje, Juno and Neta Holders, czyli dla Juno i dla tych, co, co otrzymali netę, airdropik, słuchajcie, jest przewidziany na... 15 kwietnia, tak? 15 kwietnia i tutaj coś nam rusza i yy, będzie dostępny chyba na początku maja, czyli airdrop będzie pewnie widoczny. Oder token, aha nie, przepraszam, czyli inne tokeny będą miały swój airdrop na początku maja, czyli dla Jonol, Nety 15 kwietnia, a dla pozostałych tokenów będzie na, na początku maja. I tutaj macie różne yy, pytania i Odpowiedzi moi drodzy, jeżeli są jakieś wątpliwości, to tutaj fajnie są, fajnie są podawane te komunikaty. Ja wam oczywiście wszystkie linki wklejam pod filmem. Daję wam informację trochę o atomie. Ja myślę, że wart, warto posiadać trochę więcej atoma. Pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna ale w mojej opinii ze wszystkich tokenów, które gdzieś są na Kosmos Ekosystemie, takim głównym szkieletem, najważniejszym tokenem w sieci jest na chwilę obecną Atom. Wiadomo, że to jest gdzieś w przyszłości, za kilka lat może to się zmienić, ale nadal w tym najbliższym, tych ramach czasowych, takiej furtce, którą gdzieś oglądamy w najbliższym czasie, w tym horyzoncie czasowym, to jest nadal Atom na najbliższe, myślę, 2 trzy, nawet może więcej lat. I tu są fajne dwa artykuły. Mamy Cosmos Hub and Atom, jaka jest rola w kosmos ekosystemie, ja wam tego nie będę czytał, proponuję po prostu spokojnie sobie to przeczytać, bo to jest warte uwagi. Tu mamy jakąś historię, mamy jaką, jaka jest wizja, mamy rozwiązania pewne, które są tutaj podawane. No i to, co wkrótce ruszy, czyli Interchain Account, czyli mamy zabezpieczanie sieci i Będziemy mieli możliwość zarabiania w innych tokenach dzięki temu, że my jesteśmy tym, tym, będziemy trzymać w stakingu nasze tokeny. Dajemy zabezpieczenie dla sieci, a nagrodą będzie dla nas, słuchajcie, będą nagrody nie tylko Atoma, ale również innych tokenów. A i te projekty, które będą chciały rozpocząć przygodę z Kosmos Ekosystemem, im się będzie dużo łatwiej wdrażać dzięki temu, że, że ten Atom daje mi takie zabezpieczenie, a dla nich to będzie szybsza ścieżka. Tańsze koszty, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest też artykuł, który o tym wszystkim mówi. Moim zdaniem to są bardzo dwa ważne artykuły, którymi powinniśmy sobie spokojnie przeczytać. Daje nam to pewną wizję wizję samego kosmos ekosystemu. Także ja wam to oczywiście wklejam. Kolejny airdrop, moi drodzy, to jest Signal Airdrop. Mamy informacje odnośnie tego airdropa, dla kogo on był dla kogo on będzie przewidziany. No to znowu mamy co? Standard, zobaczcie, tutaj były dokładnie szkielecik, to co ja Wam zawsze cały czas mówię. Dla kogo? Atom, Juno, Osmo, Secret. To są cztery tokeny, które w perspektywie tego roku i podejrzewam przyszłego początku roku, później będziemy ocenę pewnie jakoś na koniec roku dokonywać, będą cały czas nam dawały airdropy. Tych airdropów będzie bardzo dużo. Na chwilę obecną po IBC tych projektów, takich Podłączonych po IBC jest 42, 43 wisi w powietrzu. Plany są, słuchajcie, na 200 projektów. Jeżeli każdy z nich, a ja zakładam, że nawet powiedzmy, że to jest 75%, nie 100%, ale 75% niech tych projektów nam nam na, airdropy, no to jeszcze wiele jest przed nami, tak? A jest jeszcze wiele działań dodatkowych, to nie są tylko te, które są podłączone po ABC, bo są różne e, akcje marketingowe, bo są różne akcje, które chcą skupić społeczność, bo są walidatorzy, którzy chcą nam dawać airdropy i tak dalej, i tak dalej, więc tego jest wiele, więc ten szkielet nas na pewno będzie zarabiał. No to jest Signal Aero właśnie daje nam tutaj te Airdropy za te cztery tokeny, Amons 15% of supply, nie mamy daty migawki. To jest bardzo fajne w projektach, które, które nie podają daty migawki. Jest jakaś, jak powiedzmy, szansa, że być może będzie jakiś większy przydział, oczywiście, bo w tych projektach, które dają informację, no to się my możemy przygotować i wtedy różnie z tym bywa. I tu jest informacja, kiedy mamy, czyli po, na, w czerwcu dopiero będziemy mieli, słuchajcie, claiming tych tokenów, czyli jeszcze trochę czasu. Jest, także spokojnie ci, co mają mniejsze ilości tego szkieletu, tokenów, to sobie spokojnie mogą gdzieś tam jakieś zyski czy reinwestycje powiem, robić, czy ewentualnie jakieś drobne zakupy, jeżeli są zainteresowani oczywiście kosmosem. Czyli Signal i tutaj mamy, słuchajcie, White Paper, oni tutaj fajnie też to rozpisali, ja wam przypnę tutaj to w tym wszystkim. Macie tokenomię że pokazane na Team, mamy dla pule na Junosłapie jest 30% przewidziane i mamy ten początkowy airdrop na poziomie 15%, dla społeczności 30%, no i LP Injective tu jest 15%. I ile tego tokena jest, jeszcze sobie zerknijmy, ja tutaj już wcześniej patrzyłem, chyba milion czy tak, Fixed Supply 1350, czyli nie jest aż tego tak dużo. No i to jest projekt związany z NFT, moi drodzy. No kolejny projekt z NFT, wiele tych projektów będzie powstawało. Gdzieś po drodze może jakiś projekt będzie mocniejszym projektem, który pozostanie z nami na dłużej, no ale to już musicie zawsze sobie wszystko samemu sprawdzać. Mają mapkę tutaj, widać jakaś mapa jest, tak jak widzicie, Aż rok czasu, tak? Widzicie, są jakieś akty wprowadzane, to może być ciekawy projekt, aż dopiero mamy to rozplanowane na 2023. Tutaj będą pewnie kolejne informacje do nas spływały. Kolejna sprawa: gdzie CoinSwap. Coinswap? Co to jest ten Coinswap? Ja kiedyś w kilku materiałach Wam dawałem znać na temat deksów, jakie funkcjonują na kosmos ekosystemie. Tych deksów na początku było niewiele, bo mieliśmy raptem trzy. Tak, trzy, jeszcze nie było wtedy, moi drodzy, UnoSwapa. Mieliśmy Seafchain, mieliśmy Osmosis i taki malutki Dexic CoinSwap. Ja tutaj przez pół roku prawie trzymałem sobie pulę, bo wiecie, że w przypadku różnych takich platform jest jakaś szansa, być może na airdropa. Tutaj żadnego airdropa jeszcze nie było, nie dostałem, nawet żadnej takiej informacji nie było. Ja sobie tutaj trzymałem w farmie, pokażę Wam. Tutaj taka skromna faremka była Atom IRIS. Co ciekawe, zobaczcie jakie są pary, BUSD, BNB, IRIS, natomiast to nie było pobierane z MetaMask, tylko należało sobie zamienić albo IRISa, albo Atoma na e, takie aktywa BNB, które były dostępne teoretycznie na tej platformie, ale nie poprzez MetaMask. Tak? Ja tutaj sobie dwie pary utworzyłem, trzymałem tą pulę przez pół roku, coś tam mi zarobiło, jakieś drobne sumki, bo tam raptem do 50 dolarów chyba wrzuciłem w każdą z tych pól, więc to nie było jakieś rewelacyjne, ale taka platforma, y, 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 słuchajcie, jest. I teraz dlaczego tą informację daję, bo oni tutaj słuchajcie, będą robili upgrade'a 6, czyli jutro, 6 kwietnia, będą robili upgrade'a, więc ona będzie nieczynna, czyli jeżeli ktoś działa, to proszę sobie ewentualnie uważać, bo oni mieli już takie sytuacje, w których dosyć przez chwilę powiedzmy, chyba przez tydzień nawet ta platforma dosyć tak kulawo działała, a później już oczywiście było bez problemu przez, no, przez cały czas. Natomiast ten upgrade ich też może spowodować, że nam się troszkę tutaj przez chwilę zawiesi. Jest taka informacja, ten artykuł oczywiście Wam też wkleję. Tutaj pod filmem będziecie mogli sobie zegnąć. Taka mała platforma, pewnie po może jak widzicie, Comic może jakieś kolejne pary się tutaj nam pojawią. Tak, dobra. Jedziemy dalej. Kolejny airdrop. Czekaliśmy, słuchajcie, na wybór wybór walidatorów, którzy będą się kwa kwalifikowali do, do airdropu od Cosland jest już informacja odnośnie tych, którzy wygrali. Ja, jeżeli chodzi o tego typu airdropy, gdzie trzymając u odpowiedniego walidatora możemy liczyć na bonusy od niego albo od projektu, który powstaje, no to są różne, różne działania marketingowe. Ja nie przesuwam swoich środków, raczej trzymam tam, gdzie trzymałem i liczę, że trafię być może. No i tutaj tak było w przypadku Atoma. Zobaczcie, jest siedmiu w tej chwili walidatorów, którzy się będą łapali na airdropa od Cosland. Macie wymienionego posthumana, post smart Note czyli jeden z popularniejszych stakes. I to tutaj też wiele osób trzyma e, e, Pro Validator, Imperator, e, Zero Base fauci i Binary e, Holdings. I ja tutaj akurat trafiłem z tym walidatorem Zero Base VC, ja tutaj trzymałem swoje atomy, ale ostatnio przerzuciłem, zrobiłem, przerzuciłem na dwóch walidatorów sobie drugi walidator, który wybrałem, to jest walidator, który jest w zrzutach ekranowych, jeżeli chodzi o Interchange Security, jest nam pokazane, że ten walidator, oczywiście to nie ma gwarancji i pewności, że będzie zarabiał, w, będzie nam dawał nagrody w kilku w kilku, słuchajcie, tokenach, i ja sobie tak y, y, czysto spekulacyjnie tam wrzuciłem, bo może się okazać, że te zrzuty mają, y, są prawdziwe, że tak powiem. I ten walidator faktycznie już będzie jako jeden z pierwszych gwarantował nam zarobki w y, różnych tokenach. I ja sobie przerzuciłem część środków właśnie do niego. Y, zaraz będą pytania, jaki to był walidator. Kurczę, mają jakąś taką długą nazwę, już teraz nie pamiętam. Jeden jest stake, stakeholder, coś tam chyba. Nie, no nie powiem wam. Najwyżej napiszę wam, słuchajcie, na Twitterze, jak mi się przypomni, który to był walidator. Mam przerzucone te środki, w każdym bądź razie tam. Czyli Cosland daje nam Airdropa, trzymając u tych walidatorów, tak? Eee, to były tokeny, chyba. Kurczę, jakie to były tokeny. Słuchajcie, w poprzednim materiale gdzieś nagrywałem. Musicie odnaleźć, albo prześledzić projekt, tak? I kolejny, słuchajcie, Airdrop, który nam konkrety już daje, czyli C.C.C.A. Snapshot bin taken, czyli wzięli Snapshota, no i mamy tak, dla stekujących 5,55 Juno, dla stake'ujących 7,77 Atoma i dla stake'ujących 69,420 Chihuahua. To będziemy mieli przyznany airdrop. I kiedy były migawki? Dla Juno mieliśmy migawkę 25 marca, czyli niedawno. I zobaczcie, znowu. Jest kolejny projekt, który daje nam za to, że głosujemy na sieci. Widzicie, za propozycję numer 16, jak ktoś oddał swój głos, dostanie bonusa. To Wam cały czas powtarzam. Proszę głosować. Macie materiał, jak ktoś nie wie, jak głosować, to zobaczcie, u mnie jest materiał odnośnie governance. Są dwa takie filmy dedykowane specjalnie pod, to, pod ten temat. To jest bardzo ważna rzecz. Kiedy głosować i jak? Po pierwsze, tam, gdzie macie tokeny w stakingu, tam głosujecie. W pozostałych przypadkach możecie głosować, ale raczej może się okazać, że nie dostaniecie tokenów, tego bonusa jakiegoś tam, gdzie jest staking, tam głosujecie, tam po prostu, gdzie jesteście związani z jakimś projektem, to wy jesteście aktywnymi użytkownikami, tak? My jesteśmy po prostu tymi osobami, które decydują, co się będzie działo w sieci. No i kolejny bonus, czyli Euro Proposal nr 16. Atom Kosmos Atom mieliśmy migawkę, kiedy? 24. I jeżeli mieliśmy, zobaczcie, zobaczcie, jeżeli mieliśmy poza pierwszą dwudziestką, tak? Chcą po prostu, żeby decentralizacja była większa w tych wszystkich projektach. I to jest dosyć ważne, moi drodzy. Ja staram się zawsze w okolicach właśnie to, co już wam w którymś filmie poruszyłem, że właśnie poza pierwszą dwudziestką staram się umieszczać. Nie zawsze to się udaje, bo nieraz walidator okazuje się, że coraz większą grupę osób przyciąga, czy to jakimiś bonusami, czy, czy jest większe zainteresowanie, no i ten walidator wędruje do na przykład pierwszej dwudziestki, więc wtedy trzeba by było sobie tego pilnować i zmienić poza pierwszą dwudziestkę, tak? jeżeli chcemy się gdzieś w przyszłości łapać na takie airdropy, a będą takie airdropy, tak jak właśnie tutaj pokazuje ten przykład, tak? Czyli musielibyśmy mieć poza pierwszą 20. No i Chihuahua, słuchajcie, a tutaj był, jeżeli o to 24 marca i 14 marca, jest, jeżeli chodzi o Chihuahua, tak? Czyli tutaj by był dzień po dniu 24, 25, a tu było wcześniej czyłałka 14, nam robił migawkę, tak? Dobra. To jest kolejny newsik i jedziemy dalej. Tu jest dosyć ważna informacja, wkleiłem to na Twitterze, retweetowałem to. Jest oczywiście wyklejone to na Telegramie. Mamy od Wolf Contract, czyli tę tą osobę, która jest związana z projektem Juno. I rzecz dla nas najważniejsza, są wymienione jutro, dzisiaj jest nawet chyba ta aktualizacja, czekaj, bo news jest z kiedy? Z czwartego, to chyba dziś jest ta aktualizacja. aktualizacja sieci Juno. Ale to, co nas interesuje, ponieważ już czekamy bardzo długo, ta sytuacja z tym whale'em ciągle gdzieś tam wisi, czyli sytuacja C CN będzie za nami w tym tygodniu, tak? Czyli tu aktualizacja sieci i podejrzewam, że dają nam propozycję numer 18, na którą za będziemy głosować w jakiś sposób y chyba pozostają te środki u tego whale'a, ale oni jakiś dedykowany smart kontrakt dla jego, y jego tokenów chyba jakoś to... Jakąś blokadę, że tak powiem, zrobią. Jak to dokładnie będzie wyglądało, to musimy czekać. Są już informacje jakieś takie wstępne, ale jak to zostanie ostatecznie rozwiązane, to trzeba będzie poczekać. I tak jak widzicie, oni tu obiecują, że to w tym tygodniu, w przeciągu tygodnia nam się to rozwiąże, czyli powiedzmy, jeżeli oni dzisiaj to wprowadzą, no to może tutaj 18 już coś się zacznie dziać, może ten token RAF w końcu zrzuc będzie, albo tu w tym tygodniu, słuchajcie, może już się nam tutaj pojawić token RAF, jak oni to już wszystko. Rozwiążą, że tak powiem. Jest ten newsik, możecie sobie zerknąć. Kolejne jeszcze newsy odnośnie Cosmic Horizon. Ja Wam tam kiedyś wspominałem o tym. Jest kolejny oczywiście ten projekt NFT. To był jeden z pierwszych też projektów, które dawały nam informację, że będzie na, na sieci Kosmos się pojawiał. No i mają słuchajcie, sprzedaż swoich NFT na. Stargazie i tu jest tak dla tych, tu w liście się łapią: cena sprzedaży 355 starsów. Public sale to będzie, słuchajcie, kiedy się zaczyna 8, tak? czyli mamy za 3 dni: 8 jest z whitelisty sprzedaż, a 9 jest public sale, i tu jest oczywiście już cena wyższa 540 stars starsów. No i tu możecie sobie zerknąć na projekt, jak ktoś to śledzi albo śledził albo będzie chciał śledzić, to macie informację, że też będzie prywatna sprzedaż tokenów. Słuchajcie, zobaczcie jak tutaj jest za akolokacja jaka wysoka. Minimum 1000 dolarów jest na aż i trzeba zrobić KYC. Tak, także zapowiada się, jak tak projekt podchodzi do tego tematu w ten sposób, no niektórych na pewno KY, KYC zre, słuchajcie odpycha od pewnych rzeczy, ale jeżeli projekt podchodzi do tego w ten sposób, tak, no to widać, że być może projekt będzie jakiś mocniejszy tak czy tak będzie no ciężko ciężko słuchajcie powiedzieć tak natomiast zawsze no trzeba uważać robić research bo też może być w topa no i takie nft będą zobaczcie takie nft będą tu są jacyś jacyś sciences avatar kto to jest tutaj warrior jakiś wojownik I co tutaj magic nie merhunch no i tutaj jakieś widzę statki też mają science vessel no takie taki projekcik tutaj się słuchajcie pojawia będą te nft w sprzedaży a tak jak widzicie private token Sejm można sobie tutaj uczestniczyć w tym? No i jedna z mocniejszych wiadomości, na które czekamy też wszyscy. Jest artykuł podzielony na kilka sekcji odnośnie Fmosa. Fmos rusza. Fmos tak przynajmniej tu wynika wyczytałem z artykułu, rusza od momentu, w którym został zatrzymany, czyli te tokeny, które nam przypadły już po części z tego, że żeśmy wrzucili w, w staking. I tam nam się dosyć wysokie procenty zebrały. Ma pronią wrócić od momentu, który zostało zatrzymane. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzecz najważniejsza, bo jest wielu ledżerowców, i oni tutaj mają już, jeżeli chodzi o ledżerowców, ma to funkcjonować, będą mieli możliwość od razu odebrania. I są, moi drodzy, również. A, widzicie, ja tutaj tego nie otworzyłem, muszę zaraz otworzyć. Gdzie to było? O, o ten projekt mi chodziło. To niech się to otworzy. Czyli Evmos tak. Po pierwsze, ma ruszyć od momentu, w którym został zatrzymany. Po drugie, mają sobie mają ci co Ledger'a mają, mają to możliwość odbioru airdrop'a. Tam jakieś jakieś inne rozwiązania, nie wiem, drugi portfel trzeba będzie zrobić, nie wiem jak to. Słuchajcie, czytajcie artykuł, bo ja nie mam Ledger'a, więc ja się z skupiałem na tym bo ja za mocno. No i tu jest artykuł, który sekcja po sekcji tłumaczy co ten Evmos będzie robił. Ja osobiście ten projekt się będę angażował, czyli wszystkie moje tokeny absolutnie nie sprzedaję. Co więcej, na pewno wszystkie wrzucam gdzieś jakiś staking albo już zaczynam działać na różnych platformach, ponieważ to będzie cały ekosystem. Słuchajcie, ten Evmos dosyć tutaj w różnych kierunkach będzie szedł i to będzie naprawdę bardzo duży ekosystem tego Evmosa i trzeba będzie po prostu wybrać te projekty, które na Evmosie będą najciekawsze. tak? I co Wam chciałem pokazać? Z tego Evmosa tutaj, słuchajcie, domeny będą. I będzie można sobie stworzyć domenę. Tu jest krok po kroku też wyjaśnione, bo tak wprost jej zakupić nie będzie można. Tam będą jakieś aukcje, będą ukryte. Najpierw będziemy podawać swoją, oczywiście, nazwę, którą chcielibyśmy sobie zarezerwować. Ona będzie ukryta, potem będzie aukcja, gdzie będzie dopiero odkryta w momencie, kiedy te osoby, które się. Yy, Zarezerwowały yy, odpowiednią nazwę, ujawnią, bo wiecie, są jakieś domeny, które będą pewnie miały swoją rzadką nazwę, no to będzie większy popyt. Będą takie domeny, które będą może troszkę rzadsze, to będzie mniejszy popyt, więc szansa licytacji będzie troszeczkę większa. No tu jest to wszystko rozwiązane, ale co ta domena będzie nam dawała? Zobaczcie tutaj, tak jest Ethereum, Evmos i ble, e, Bitcoin, tutaj na tym, na tapecie jest pokazany, ale ta domena będzie w świecie Evmosa pozwalała nam się poruszać dzięki tylko i wyłącznie swojej nazwie, czyli nie będziemy musieli pamiętać tego wszystkiego i to będzie możliwość po wiązania tego wszystkiego w jakiś sposób dzięki tej domenie. Myślę, że to jest dosyć ciekawe rozwiązanie i trzeba będzie pewnie przy tym sobie usiąść i dokładniej to zweryfikować. Tam tak jak mówię, są krokowe, krokowe te rzeczy do wykonania, które z tym będą związane. Na blogu tylko jeden artykuł się pojawił. Poczekajcie, spróbujmy, może jeszcze go otworzyć. Tego bloga też muszę wam właśnie wkleić. Także tak, jeden artykuł odnośnie tych domen i właśnie to jest to omówione w tym artykule, jak to będzie, słuchajcie, wyglądało. Także spokojnie sobie możecie tutaj przeczytać i myślę, że można też się ewentualnie do tego przymierzyć. A to jest, jeżeli chodzi o domeny, a sam projekt oczywiście, FMOS, no tak jak mówię, gigantyczna, gigantyczny tutaj ekosystem i trzeba, trzeba po kolei każdy projekt spokojnie sobie zobaczyć, co on tam ciekawego proponuje, tak, Ma być, DeFi ma być, słuchajcie, dzięki Kronos, kronusowi i jakieś my, my NFT na pewno będą i, my, słuchajcie, staking będzie możliwy oczywiście i pewnie pule płynności jakieś będą możliwe, więc wszystko, co oferuje nam, co oferuje nam, moi drodzy, oczywiście rynek kryptowalut, natomiast też to będzie powiązane, rzecz jasna, z Ethereum, i, I to może się ciekawie dosyć prezentować. Link, oczywiście, wklejam wam pod filmem. Takie dłuższe newsy dzisiaj. Tak jak mówiłem, przerwa do 9. 9 ruszamy z kopyta od razu losowanie. Dwa razy stablecoiny po 50 dolarów. Trwają inne konkursy u mnie. Warto komentować, warto być zaangażowanym, warto oglądać od deski do deski. No i jak, jak kogoś jeszcze nie ma gdzieś na Twitterze, nie ma kogoś na Telegramie, to serdecznie zapraszam, bo tam też jest społeczność, która. Gdzieś pomaga, gdzieś coś podpowiada, no jakiś artykuł wrzuci, czy jakiś komentarz, a tu ciągle się edukujemy, uczymy, rozwijamy i działamy na kosmos ekosystemie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego komentarza. No i do zobaczenia za trzy dni, moi drodzy. Cztery w zasadzie, bo dzisiaj piąte, dopiero dziewiątego, czyli trzy dni przerwy. Dobra, dzięki, cześć.